Przed nami Dąbrowskie Dni Fantastyki w Muzeum Miejskim Sztygarka. Będzie to już trzecia edycja imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej. Już wkrótce w Dąbrowie Górniczej spore wydarzenie związane z fantastyką. Co to takiego? Na początku wakacji organizujemy Dąbrowskie Dni Fantastyki. Jest to spotkanie, impreza dla wszystkich miłośników fantastyki wszelkiego rodzaju, zarówno w literaturze, w kinematografii, w tematyce gier oraz tego innego, co się wiąże z fantastyką. Impreza odbędzie się ostatniego czerwca oraz 1 lipca. Jaki jest harmonogram, co wiemy już? Tak. Zaczynamy w piątek, 30 czerwca po południu. Na ten dzień zaplanowaliśmy rozgrywki w gry planszowe oraz kilka prelekcji z zaproszonymi gośćmi. Natomiast głównym dniem jest 1 lipca, gdzie od rana do w zasadzie zmroku również będziemy mieć zaproszonych gości. Będziemy mieć również stanowiska z grami wideo, z nowinkami technologicznymi w tym aspekcie, a także turnieje, rozgrywki w grę Jagger i inne towarzyszące atrakcje. Czy gry związane z fantastyką są popularne tylko wśród młodszego pokolenia, czy także starsi odnajdują się? Wydaje mi się, że tematyka fantastyki jest bliska zarówno osobom z młodszego pokolenia, jak i osobom starszym, w tym również wśród osób w przedziale wiekowym 30-40 lat, dlatego że właśnie takie osoby również tym się pasjonują od czasu, kiedy ta fantastyka zaczynała być w naszym kraju popularna. Na uczestników czekają różne atrakcje. Nie zabraknie prelekcji dotyczących fantastyki i militariów. Na fanów gier będzie czekać wypożyczalnia gier planszowych oraz konsolówka. Pan zajmuje się fantastyką. Można powiedzieć, że na co dzień? Jak wygląda ta aktywność? No, fantastyka jest moją pasją. Więc zarówno w sprawach takich i prywatnych, i powiedzmy, prawda, bardziej firmowych, w działalności stowarzyszenia, ta fantastyka jest mi cały czas bliska. Co miesiąc mamy spotkania tutaj w Dąbrowie Górniczej z fantastyką. Spotykamy się, by grać w gry planszowe, porozmawiać, wymienić, prawda, różnego rodzaju nowinki, informacje i tak dalej. Oraz po to też, żeby tak po prostu spotkać się w grupie ludzi, którzy są tą tematyką zainteresowani. Kiedy jest sezon letni, aktywnie promujemy grę Jagger, która jest grą, która powstała na podstawie filmu o tym samym tytule, takim filmie starym, postapokaliptycznym z lat 80. Natomiast, prawda, również są to różnego rodzaju inne aktywności typu robienie strojów, prawda, wyjazdy na tego typu imprezy w całym kraju, gdzie również spotykamy się z innymi miłośnikami tego tematu. Każdy gość będzie mógł zwiedzić ćwiczebną kopalnię Sztygarka. Na śmiałków będzie czekać tam pewna niespodzianka do odkrycia. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny.